Yo, siemanko, z tej strony witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Ze mną dzisiaj jest Bella. Siemanko. I dzisiaj odcineczek z kamerką. A słuchajcie, to dlatego, ponieważ gramy dzisiaj w planszową grę Minecrafta, a dokładniej w tą gierkę, czyli Minecraft Builders and Biomes. Nie wiem, jak to po polsku przetłumaczyć. Budowniczowie i biomy chyba. Słuchajcie, Builders and Biomes, dzisiaj w to sobie zagramy. Mamy widok z dwóch kamerek, także mam nadzieję, że taki odcineczek wam się spodoba. No i zrobimy rozgrywkę w tą gierkę. Zobaczycie, jak to wszystko wygląda. Dajcie znać w komentarzu, czy taki coś wam się spodoba i czy ta gierka wam się podoba. Link, gdzie możecie kupić gierkę, macie w opisie, także wpadajcie tam. No a my zaczynamy rozgrywkę. Aha, jeżeli wam się oczywiście spodoba, zostawcie jeszcze łapeczkę do góry. Bella, ile chciałabyś łapek? 15 tysięcy. Ja, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ja 20 tysięcy, słuchajcie. 20 tysięcy musicie zostawić łapeczek. Subskrybujcie mój kanał. No i lecimy, słuchajcie, my sobie zaczniemy. Ogólnie o co tutaj chodzi, tak pokrótce powiem. Ogólnie budujemy, słuchajcie, budowlę z tych bloków, które mamy tutaj. Nie wiem, czy je dobrze widać, ale chyba widać. Tu mamy bloki różne, mamy obsydian, piasek, drewno, emeraldy i emeraldy zastępują, a jeszcze kamień, emeraldy zastępują nam wszystkie bloki, także jeżeli będziemy chcieli zbudować na przykład coś z piasku, a będzie nam go brakowało, będziemy mieli emerald, to możemy sobie go zastąpić. No i budujemy budowle, które będziemy zbierali właśnie na tej planszy, które są tutaj rozłożone, nie wiemy jakie to są, no i musimy je odpowiednio budować, żeby zdobyć jak najwięcej punktów, zbieramy expa, no i przesuwamy się po planszy, kto zdobędzie więcej expa, ten wygrywa, słuchajcie, a gra kończy się wtedy, jak znikną trzy warstwy tych bloków tutaj w tym dużym bloku minecraftowym. Także chyba dobrze to wyjaśniłem. Możemy budować, możemy walczyć oczywiście z mobami, możemy chodzić po tej mapie i zbierać też broni, bo mamy zestaw swoich broni tutaj, którym będziemy walczyli właśnie z mobami, także to wszystko zobaczycie, jak już zaczniemy rozgrywkę. Słuchajcie, także zaczynamy rozgrywkę, trochę mi tu niewygodnie. Dobra, zaczynamy, słuchajcie, rozgrywkę. Zaczynasz pierwsza? Tak. Dobra, zacznij pierwsza. Możemy w jednej rundzie zrobić dwie akcje, tutaj mamy też ściągawkę, słuchajcie, żeby się nie pomylić w ogóle w żadnej z rzeczy. I mamy listę akcji, czyli możemy zbierać bloki, budować, odkrywać świat, walczyć z mobami albo zbierać bronię. To są te akcje, które możemy wykonać i dwie takie akcje możemy wykonać. Także Bella, jaką pierwszą akcję wykonujesz? Moja akcja to jest, idziesz sobie, okej, tak. Możemy pójść dwa bloki, jeden blok, znaczy jeden krok do przodu, dwa kroki do przodu albo zero. I teraz jak Bella poszła, to może odkryć sobie te cztery bloki, które są tutaj. Tak, czyli odkrywamy sobie te cztery pola. Aha. Wow, oj. Dobra. Mam dwa potworki. Mamy cztery pola, słuchajcie. I są tak, dwa creepery i dwie budowle. Dobra. Dobra, czyli te budowle Bella może zbudować, ale nie ma na razie bloków. Tak. Albo może zawalczyć z creeperem ogólnie. I to jest ta akcja, którą teraz drugą Bella może sobie wykonać. Ja myślę, że wezmę sobie bloki. Weźmy to sobie będzie bloki. Moja druga akcja. I teraz tak, zbieramy bloki na tej zasadzie, że dwa boki tego bloku muszą być odkryte. Nie możemy sobie wziąć ze środka żadnego bloku. Czyli na przykład ten. Bella ja sobie bierze emeraldzika. Bo on jest... dowolnym blokiem? Tak, on jest dowolnym blokiem, okay. Emerald jest spoko. Więc wezmę ten i wezmę piasek, bo i też piasek jest w fajnym miejscu. Dobra, Bella sobie wzięła piasek. No i koniec. Okej, okay, to jest koniec Belli rozgrywki na ten moment. Na razie nic więcej nie może zrobić. Teraz ja, słuchajcie, robię swoją akcję. I tak patrzę, co tutaj można zrobić, bo ja stoję w fajnym miejscu całkiem. Mm-hmm. I mógłbym już sobie coś zbudować, ale ja bym chciał coś fajnego zbudować, bo już myślę, słuchajcie, o punktację, bo trzeba tutaj też fajnie łączyć sobie te bloki, ale to za chwileczkę wam wytłumaczymy też, bo to jest troszeczkę już trudniejsze. Może jak gdzieś pójdę w sumie... To nie ma nic ciekawego do zbudowania, mało to wszystko daje rzeczy. Niestety. Dobra. Pójdziemy sobie w takim razie tu i tu. Okej. Okay, pójdę dwa daleko od Belli, słuchajcie, i odkrywamy te karty. Okej. Okay. O, już coś lepszego odkryłeś. Coś lepszego odkryłeś. Tutaj. Coś, bo co da nam punkty. Expa, jak zbudujemy to. Także całkiem fajnie. Zobaczymy też, kto wygra. W komentarzu możecie napisać, na kogo głosujecie. Czy Bella, czy Vito wygra w dzisiejszym odcineczku. Dobra, ja jestem Steve'em ogólnie, postacią. Bella jest Alex. Mm-hmm. Tutaj, dobra. I lecimy. I teraz tak, ja mam... ile rzeczy do budowania. Dobra, dużo obsydianu potrzebuję, ale fajne to już widzę, że jest. Dobra, dużo obsydianu, czyli bierzemy sobie tak... Biorę sobie blok, czyli to jest moja druga akcja. Okay. No i ten obsydian też mogę sobie wziąć, bo jest odkryty. Dobra, okay. I dwa bloki tylko możemy brać, słuchajcie, w jednej rundzie. Chyba, że będziemy mieli załatwione jakieś moby, które dają nam możliwość wzięcia jeszcze dodatkowych bloków. Ale to, słuchajcie, zobaczycie za chwilę, jak dojdziemy do takiego etapu. Dobra, Bella, dobra, co teraz ja robię robisz? Teraz akcję taką, że biję się z creeperem. Bijesz się z creeperem? Tak, i dobra. Biję się z tym creeperem. Dobra, to bierzemy go sobie, słuchajcie. Bella będzie biła się z tym creeperem. Czekajcie, pokażę wam go, tak, to będzie ten creeper. On ma dwa, cztery, słuchajcie, serduszka. I Bella teraz ze swoich broni będzie losowała trzy.
Trzy z rzędu karty. Trafiła ziemniaka, ziemniak nie daje nic, po prostu jest gnił. O nie! Trzy ziemniaki, chyba najgorsze, co mogła wybrać Bella, serio. Trzy ziemniaki, czyli nie pokonała Bella niestety Creepera. Musiałaby wylosować takie bronie, które miałyby więcej jak... Znaczy miałby albo cztery serduszka, albo więcej do pokonania tego Creepera. Niestety go nie pokonała, więc Creeper wraca tu na miejsce. Też pewnie zastanawiacie się, co to są te skrzyneczki. Tutaj jak dojdziemy, to tu są właśnie bronie, które odkrywamy i możemy sobie zbierać. Więc zobaczymy, czy uda nam się je zdobyć. Dobra. Teraz druga tak, druga akcja twoja. Dobra, dawaj. To ja idę w inne miejsce. Idziesz stąd jednak, boisz się Creepera. Idę. Dobra, będzie... Bella idzie sobie. A pójdę raz. Pójdziesz tutaj? Dobra, odkrywamy w takim razie, bo tu była nieodkryta. Uuu, Enderman! Ej, tego to w ogóle nie mieliśmy, bo zagraliśmy sobie rundkę wcześniej. Ile on ma serc? 2, 4, 6, jocie! Ale jak go pokona Bella, to będzie nieźle. No, ziemniakami. Dobra. Raczej nie. To ja idę w takim razie po broń pójdziemy. Aha. Dobra, odkrywamy. Mamy TNT. TNT jest fajne, bo TNT ma 2, 4, 5 serduszek, tylko że jego używamy raz. Możemy załatwić moba i potem musimy odrzucić to TNT. Inną broń sobie zostawiamy. I ja wezmę sobie to TNT, czyli moja druga akcja, czyli biorę dla siebie broń. Dobra. I wsadzam ją tutaj do właśnie wszystkich moich broni, no i muszę teraz to potasować, bo to jest losowe po prostu. Odkrywamy trzy karty takie i wtedy patrzymy, co nam wypada, musimy mieć troszeczkę farta. I co, w tym to wypadku. Już jest koniec swoich akcji? To jest koniec moich akcji, czyli ja poszedłem i wziąłem sobie broń. No dobrze. No ja zbieram sobie dużo broni, bo widzę, że jest dużo potworków, z którymi można tutaj powalczyć fajnie, a budowaniem zajmę się później. Ogólnie tutaj mamy też swoją taką planszę, której za bardzo chyba nie widzicie, ale tutaj mamy taką planszę, może później wam zrobię zbliżenie, na której będziemy budowali właśnie te nasze budowle tutaj, na tej planszy dokładnie. Dobra, Bella zaczyna ruch. Teraz bloki. Już widzicie tą planszę, więc tutaj będziemy budowali ogólnie. I teraz tak, to będzie jeden mój blok. Okej. Okay. I to będzie mój drugi Dobra, blok. Dobra, Bella zebrała dwa bloki, okej, okay, całkiem fajne, w sobie bloki wzięła. Dobra. Mało jest obsydianu, niestety. Okej, okay, ale to była moja pierwsza akcja, tak? Jeszcze jedna akcja. Dobra, no to aha, i nie mogę wykonać tej samej akcji. Nie możesz ponownie. Tej samej akcji wykonać dwa razy. Bardzo szkoda. Szkoda? W takim razie. No to co dawaj. Ja teraz pocznę? Co ty Dobra, teraz robisz? Ja muszę się. Ja zawalczę chyba. Z kim? Albo nie, ja po prostu pójdę. No to idź gdzieś. Pójdę tu. Pyk. Tutaj. Okej. Okay. Okay. I odkrywamy kartę. Dobra. No dobra. Dobra, mamy coś tutaj do budowania, to jest coś na pustyni takiego. Nie. To jest jednak w lesie. Les, dobra. Las mamy. Ja wezmę sobie kolejną broń. O nie. Do walki. Czyli wrzucę ją sobie tutaj i potasujemy to. Żebym nie wiedział, co mi tutaj wypadnie. Okej. Okay. Dobra, i chyba pójdę sobie w takim razie jeszcze raz, dwa, tutaj. Okej. Okay, I odkryję bronię. Kolejny. O. Dobra. Kolejne bloki. Okay. Ale dużo potworów. Bardzo dużo. Wcześniej jak graliśmy, słuchajcie sobie, to bardzo dużo mieliśmy budowli do budowania właśnie tych rzeczy. A teraz mamy dużo potworów. Chociaż w sumie nie, rozkłada się to tak w miarę porówno. No okej, okay, dobra. I to była moja druga akcja, także koniec na razie. A moja pierwsza akcja to są bloki. No. I to będzie tak. Drewno. Drewno. Jedno drewno. Dobra. A drugi to będzie właśnie emeralda. I okay. Teraz mam bloki odpowiednie, żeby zbudować te budowle. Wow, Bella, ty jesteś szalona. No jestem szalona. Dobra, dwa obsydianu. Proszę bardzo, oddaję. Jeden piachu. Jeden drewna i emerald zamienia sobie Bella na drewno. Na drewno. I my to wrzucamy, słuchajcie, tak jest. Tutaj. Odsłaniamy to. Odsłaniamy to. Ja sobie teraz to buduję. Tak, i Bella zbudowała to na swojej planszy. Ma teraz 4 punkty, dostaje na starcie od razu, więc idzie 4 pola sobie do przodu. I ma 4 punkty w tym momencie. No i ma pierwszą budowlę zbudowaną. I to jest śnieżny biom. Śnieżny biom. I to się liczy do pierwszej punktacji. Także to jest też bardzo ważne, żeby to sobie wszystko dobrze zrobić, bo później te biomy się łączą. Także warto budować z jednego biomu 3 rzeczy, żeby zdobyć dużo punktów po prostu. Okej, okay. Ja biorę się za walkę ogólnie cały czas, widzę. Widzę. Ja wezmę sobie ten mieczyk. Jejku, ile ty będziesz miał broni? No, ja będę tutaj ryzykował i dzisiaj będę więcej walczył w sumie. Postaram dobra, się więcej to ja walczyć. Chyba muszę tak samo. Dobra, i pójdę sobie. Albo nie w sumie, bo później będę mógł zrobić tą akcję. Okej, okay, ja wezmę sobie bloki w sumie. A, bloki. Wezmę sobie emerald. Okej. Okay. I wezmę sobie obsydian. No dobra. Dobra. I możemy brać, tak jak mówiłem, czyli jak dwa są odkryte, możemy z poziomu niżej, nie musimy z tego pierwszego poziomu wszystkiego zbierać. Bo możemy, jak są dwa odkryte niżej, to możemy dwa niżej odkryte zbierać sobie. Mm-hmm.
Dobra, w takim razie... No dawaj, Bella, co teraz? Co teraz wykombinujesz? Ja wykombinuję tak. Przejdę się tu i odsłaniam bronię. Okej. Okay. I chciałabym wziąć broń. No to wiesz. No akcję, diamentowy masz mieczyk. Właśnie, ale teraz... Bo tak, pamiętam, że mówiłeś, że TNT jest super. Jest fajny, tylko jego możesz użyć raz, jeżeli go oczywiście wylosujesz. No dobra. A killoff diamentowy... nie ma killoffa diamentowego. Miecz diamentowy. Nic nie daje. No po prostu ma 4 serca, możesz go używać cały czas. Okej, okay, dobra. Przez całą rozgrywkę. Nie, dobra, biorę TNT. Dobra, okej. Okay. Okej, okay, biorę dobra. Tutaj i tasuję. I tasujesz to. No to... O, szkieletorka mi odkryłeś. No, szkieletorek jest odkryty. W porządku. No to ja sobie z nim zawalczę. To walcz. A już przegrała. O, ty. Raz. O! Dwa. I trzy. No i? Więc go pokonałam już. Tylko, że TNT raz można było użyć, tak, prawda? TNT od razu używasz. Oddaję. I on idzie do mnie. Tak, on idzie do ciebie, dostajesz 3 punkty za niego. Tak jest. No i jedną pole wyczerpaliśmy, ale gramy dalej. Tutaj chodzimy normalnie, jakby coś było. Także tutaj nic się nie zmienia. Dobra, więc... i jeszcze mam jedną akcję. A jeszcze jedną akcję? Tak jest. Więc ja sobie przejdę po prostu... Okej, okay, szukam coś. Muszę spojrzeć. No. I raz, i dwa. Okej. Okay. Dobra. Ja proszę państwa... chciałbym wykonać jakąś akcję. Na pewno. Dobra, ja zawalczę z wiedźmą. Zobaczę, czy ją pokonam. Pięć. Raz, dwa, trzy... Pięć. Jest! Po prostu! Jeszcze mogę wziąć sobie jeden blok, słuchajcie, bo mam killoff. Killoff pozwala wziąć jeden blok bez względu na akcję. Czyli... Ale czekajcie, co ja chcę sobie wziąć? Okej, okay, dobra, to biorę. Czyli ją pokonałem. Elegancko. Ona daje mi 5 punktów. I to jest karta, którą chciałem mieć właśnie, bo ona później da mi też punkty na koniec rozgrywki. Także ja już tutaj mam obmyślone na koniec. Nie, no i jeszcze jedną akcję mam do wykonania. A jeszcze jedną, dobra. Tak, bo ja wziąłem blok, ale blok był z tego, że miałem killoffa. Jeszcze odkrywamy teraz to. Wow. Ojejku. Ale to trudne do zbudowania. No. Okej. Okay. Ja buduję w takim razie. To jest dobrze. Moja kolejna akcja, czyli kamień i piasek. Mam emerald, więc zamieniam i buduję sobie to. Okej. Okay. I... przyłączam tutaj. Dobra. To jest jakaś studnia, ojej, słuchajcie, pustynna. Wow, pająka, nie mieliśmy jeszcze nie, pająka. Jeszcze nie. Jedno serce tylko ma, malutko. Tylko jedno serce. Okej. Okay. Ale dzięki niemu akcję będzie można wykonać jeszcze jedną sobie w trakcie rundy. Dobra, no to ja tak robię. Walczysz z nim? Walczę z nim. Dobra. Jeszcze no, to na luzie go pokonasz. No jak trzy ziemniaki, już nie, raz no już dobra. Pokonałaś. Już pokonane. Dobra, udało. Jeszcze diamentowy wyciągnęłaś. Masakra. Okej. Okay. Bo coś mi się tutaj namieszało. Dobra, to w takim razie tak. Bierzesz pająka, tu odkrywamy. Mój plus dwa punkciki, żebym nie zapomniała. Fajne, do budowania znowu jest. Okej, okay, i teraz mam... Teraz biorę bloki. Mhm. To będzie moja inna akcja. I teraz tak, wezmę sobie... Nie chcesz drugiego pola odkrywać? Kamień. Czy chcesz skończyć? Wezmę kamień... Chyba... Nie, czy... Ale jeszcze będę mogła jedną akcję wykonać. I no, będzie to mogła być znaczy taka nie sama. Znaczy nie w tym momencie, dopiero w następnej, bo zaraz go pokonałaś dopiero. Aha, rozumiem. Dobra, to piasek. No to co wziąłaś w końcu? Auć. Jeden piasek. Okej. Okay. I jeden piasek. Cóż? Tego się obawiałem najbardziej, no ale nic, trudno. Oddaję ci wszystkie jeszcze moje tylko bloki. Szkielet, myślałem, że coś do budowania się tutaj pojawi ciekawego. Zbudowane. Jaj, piasku teraz nigdzie nie ma w ogóle. I to była moja ale pierwsza. Kicha. Nie, to była moja druga akcja. Druga akcja, już koniec. Ale dzięki pamiętam, możesz zrobić jeszcze jedną, tak. Jeszcze jedną, prawda? Więc ja sobie myślę, że zawalczę z tym szkieletem. Okej. Okay. On ma 3 serca, to niewiele. O nie? Jaki pech. A ja go chciałem wziąć. Ale ty jesteś, ty robisz specjalnie mi. 3. Dobra. Sensu. Ja nie mam w ogóle piaskowych bloków, nie okay, ma. Okej, wystarczy wziąć te 2 kamienie i będzie już pod ale ja nie wezmę. I oddaję, czekaj, to było za 2 kamienie i drewno. Oddaję to i pojawiło się... Uhuhu! Epicka karta mi się pojawiła. Dobra. Już? Mhm. No dobra. No, lecimy dalej. To ja biorę bloki. Aha, no, ja nie mam bloki. Żadnych bloków. No raczej. No dawaj, dawaj. Dobra, w takim razie dobra, to będziesz kończyła rundę. I kończy już rundę. Druga runda, dobra.
16. Jedno miejsce za daleko poszedłeś. Nieprawda! Tak specjalnie zrobiłeś. No coś, ty zwariowałaś? Nie, już się nie ufam. Gdzie ja byłem przecież? Dobra. Dobrze policzyłem. Bela nic nie... Nie kłam, nic nie oszukałem. Dobra, teraz ja. No teraz ty. B. A ja mam budowle te ciemne. Raz, dwa, trzy. A, tylko 18? Dobra, ale zawsze to więcej od... No dawaj, już zrobiłaś 18? Nie. Gdzie ty jesteś w ogóle, człowieku? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 56 masz punktów już, no to ładnie. Przechodzimy na rundę C, czyli to jest trzecia runda, którą będziemy grali, czyli te trzecie budowle będą nam się tutaj zliczały. Ale ja jeszcze pokonałam. Ale to na końcu dopiero się liczy. Dobra, tylko nie pamiętam, czy brałeś. No dałaś, na pewno. Okej, dobra, to teraz kolejna runda normalnie trwa, czyli ja biorę sobie obsydian i biorę sobie drewno. Ostatnia, czyli jak skończymy z trzeciego rzędu tutaj bloki, to się skończy i ja buduję sobie to w tym momencie. No nie. Pyk, elegancko, ale postawię to sobie tutaj. Dobra, zaraz całą moją planszę zabuduję. No. Oddaję wszystkie bloki. To teraz ja. Teraz ty. Biorę bloki. Ten jest fajny, tamten nie jest odsunięty jeszcze. No dobra. Który? Trudno. Nie. Emerald nie jest. Okej, biorę kamień. Dobra, kamień. Spoko. Druga akcja jaka jest? Dobra, nie mogę tego zrobić. No to walczę. Tam jest, kliperkiem. Tam jest, dobra. Cztery, no proszę państwa. No mogłabym użyć, ale nie. Pokonałam go. Pokonałaś go? Dobra. To cztery pola idziesz do przodu. Raz, dwa, trzy, cztery. Odkrywamy tutaj to. Ok. Dobra. I teraz ja. No to ja idę sobie raz, dwa pola i biorę sobie bloki. Wezmę sobie emeraldzika. Mhm. I wezmę sobie to. No nieźle kombinujesz, nieźle. No, co teraz? Ja biorę bloki. Biorę sobie... piaseczek. No. Się boisz zabrać. Emeraldzika. Dobra, Bela coś chce hardkorowego tutaj zbudować, widzę. I buduję, więc ci oddaję wszystkie te bloki i buduję tę kartę. Wiedziałem, że ty to zrobisz. No dobra, ja buduję sobie tamtą kartę, czyli tą tutaj. Aha, idę cztery bloki do przodu. Tak, i cztery bloki do przodu. Cztery. Dobra, ja zbudowałem już sobie całą mapkę, ogólnie zabudowałem. Mhm. Więc teraz raczej będę walczył sobie z innymi tutaj cwaniaczkami. Okej, dobra, jest spoko. I teraz jeszcze jedną akcję. No to ja walczę sobie z zombiakiem sobie zawalczę. Zombiakiem, tylko teraz... dwa serca. A to już dwa, trzy. Na luzaku, no pokonany, słuchajcie. Okay. Dobra, możesz mi go podać? Pewnie. Zombiaczka. Otrzymaj i odsłaniaj. Dobra, odsłaniaj. Okej. Co tam mamy? Okej, kolejna karta do budowania. Tak, budowa dobra. Jakaś. No dobra. Czekaj, trzy pola. Raz, dwa, trzy. Okej. Nie ma tutaj nic interesującego dla mnie. No, dawaj dalej. Więc niestety, ale... pójdę tutaj. I walczę z kryperkiem. Cztery serca muszę mu zabrać. Na luzie. Okej. Okay. I bo ta karta mi dawała jeszcze możliwość jednej karty wyciągnięcia. Tak, wyciągnięcie karty. Ale nie muszę. Dobra. Creepera bierzesz sobie. Okay. Biorę i idę 5. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. O, znowu do budowania, ale ja to już budować nie potrzebuję. Ja biorę te dwa bloki. Mhm. I używam zombiaczka do wykonania jeszcze jednej akcji i biorę te dwa bloki i kończę trzecią rundę, czyli kończę rozgrywkę i będziemy zliczali punkty, słuchajcie. Okej, więc z rundy C teraz będziemy zliczali punkty, czyli liczymy te rzeczy, które zbudowaliśmy. Ja to ja mam 110 punktów. No ja zrobiłam ten błąd, bo ty naraz zbudowałeś kilka budowli. Tak, ja wykombinowałem sobie, że zbudowałem kilka. Pewnie wygrałeś. Nie wiem, ja mam 110 punktów. Ja... No już wszystko. Ile miałaś punktów? Czy ty masz 104?
110! Wygrałem! Wygrałem piąteczka! Wygrałem! Słuchajcie, końcówka dobrze wyszła, ale mało punktów brakowało. Prawie byłby remisik, słuchajcie. Nie można się poddawać, właśnie w pierwszej rundzie mało zdobyć, ale w kolejnych za to udało mi się zdobyć więcej. Ja wygrałem, słuchajcie, mam nadzieję, że rozgrywka wam się podobała. Jeżeli chcecie dostać tę gierkę, to link macie w opisie, gdzie możecie ją dostać. Gierka bardzo fajna, jest od 2 do 4 osób, można właśnie grać w 2 osoby, można grać w 4, wtedy rozgrywka na pewno jest dłuższa i rozgrywka jest od 30 do 60 minut i od 10 lat jest ta gra, ale jest dosyć łatwa, wydaje mi się, że też łatwo to, znaczy dosyć fajnie to wam wytłumaczyliśmy. Dajcie znać, czy wam się podobało, zostawiajcie łapy do góry, subskrybujcie mój kanał, komentujcie, czy podoba wam się ta gra. My wam dzisiaj dziękujemy za uwagę i widzimy się jutro w kolejnym filmie na kanale. Trzymajcie się, pozdrawiam was serdecznie, pa pa!